Wakacje trwają w najlepsze, ludzie wypoczywają szczególnie nad wodą i dlatego dzisiaj postanowiliśmy sprawdzić dwa kąpieliska w regionie, czyli Aquapark Kocierz oraz otwarty basen kąpielowy w Andrychowie. Zapraszam na materiał. Co takiego jest wyjątkowego? Może to, że jest umieszczony gdzieś tutaj w górach. Z pięknymi widokami. Jest fajny dużo widok. Miejsca, plaża piaszczysta. No taki malutki zakątek, cichy, spokojny. W tygodniu nie ma tutaj dużo ludzi. Woda jest naturalnie oczyszczana specjalnymi skałami sprowadzonymi ze Szwajcarii, gdzieś tam z Alp. No i dzieciaki mają fajnie, mają tutaj jakąś zjeżdżalnię. No troszkę takie ustronne miejsce, gdzie spokojnie można odpocząć sobie. Okej, dziękuję Wam bardzo. Miłego. Wszystko tu jest fajne. Fajne miejsce, fajna woda, dużo miejsca. To jest dość takie nietypowe kąpielisko, prawda? No nietypowe, bo jest chyba górska woda tutaj, nie? Nie ma chloru. Nie czuć zapachu takiego właśnie chloru, nie? Wszystko fajne. Fajne zjeżdżalnie, fajne miejsce. Wszystko na miejscu. Można zjeść w piasku, jak nad morzem. Okay. Opinie były dobre znajomych. No i jest fajnie, jest piasek. Można się czuć jak na plaży, jak nad morzem prawie. Okay. A mamy blisko. Woda też tak jak nad morzem nie jest chlorowana. Dokładnie. I piasek w środku. Też sprawia wrażenie, jakby to było morze, więc bardzo przyjemnie. Przyjazny dzieciom przede wszystkim, prawda? Mamy trochę zjeżdżalni, woda jest płytka, ciepła i taka w miarę nienaturalna. Trochę taka, można powiedzieć... Górska. Tak, tak. Nie jest taka typowo basenowa, tylko taka właśnie górska. I między innymi dlatego jest tu fajnie. Dzieci. Jest przede wszystkim piasek. No tak, tak. Bardzo istotne. Dzieci lubią mieszać wodę z piaskiem. Także to jest równie dobra sprawa dla takiego wypoczynku, tak? Dla takiego obiektu zresztą też. No i... A skąd pan przyjechał? Okolice Rzeszowa. Odwiedziliśmy już basen w Kocierz Hotel & Spa. Teraz czas na basen kąpielowy w Andrychowie. Z żoną przyjechaliśmy wcześniej, wyrobiliśmy się po prostu rano z obowiązku, że ładna pogoda, no to lubimy tutaj przyjeżdżać. No, w niedzielę też byliśmy, w czwartek bodajże tak. Co Wam się tutaj najbardziej podoba? Ciepła woda w basenie. Z racji, no mały nasz strasznie lubi pływać w ciepłej wodzie. Byliśmy w Bielsku ostatnio, ale tam nawet się nie kąpał, bo za zimna woda jest w cygańskim lesie. Nie? A tu jest podgrzewana, także jest wszystko ok. Ja jestem pierwszy raz, ale siostra tu już któryś raz i tak mnie namówiła. Mówi, że jest super, no to wpadłyśmy, no nie? A pani jest tutaj z regionu, rozumiem? Tak, tak. My akurat z Czytkowic jesteśmy. Jak tylko wolne mam w pracy, jest ciepło, to zawsze przyjeżdżamy. Dlaczego akurat wybraliście ten basen dzisiaj? O nie! Bo nie ma żadnego innego? Wiecie, no wypoczynek na przykład nad rzeką, czy lubicie ten klimat tego basenu? Znaczy, tak. Ja tu mam blisko multisporta, więc teoretycznie za darmo. No i przynajmniej jest bezpiecznie, tak? Niż nad rzeką. Dokładnie. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o rozciętych nogach i innych częściach ciała na kamieniach w rzece i w ogóle tam jest brudno. Tu mamy przynajmniej pewność, że jest czysto. Mamy najbliżej. Tak. Czyli ten basen po prostu tylko ze względu na pogodę, czy przez klimat? Znaczy my jesteśmy prawie, że tutejsi, także
Także co do klimatu, no to mamy zdanie normalne, ale no jest jedyny basen tutaj, można powiedzieć, w pobliżu, który jest taki, można powiedzieć, fajny. W miarę fajny. Jest pogoda na, pozwala na to, nie? Często tutaj bywacie na tym właśnie basenie? Jeśli pozwala czas, no i pogoda, to często.